Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w nowej serii, a dokładniej w Gothic 2, modzie Kroniki Myrtany Archolos. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem dzisiaj, mówię, kurka, fajnie by było jakąś nową serię, fajną, ciekawą serię, ale też taką troszeczkę nostalgiczną wyciągnąć. I tak sobie zacząłem szukać pomysłów, zastanawiałem się i mówię... Gothic. Gothic to będzie to. Ale mówię, kurka, może coś, czego nie ogrywałem w zasadzie. No bo w Gothica 1 grałem, w Gothica 2 grałem, w Noc Kruka zresztą też. No i w Gothica 3. No tam resztę to już jakby wiecie, pomińmy, dajmy sobie spokój, nie? Resztę to już nie ma co tam strzępić ryja za bardzo. Natomiast mówię, kurka, trzeba by było coś fajnego, nowszego, troszeczkę bardziej odświeżonego. No i wpadły Kroniki Myrtany i mówię, tak, to jest to. To jest to, słuchajcie, to jest to. No i mamy to, więc co, no jedziemy. Jestem mega pozytywnie nastawiony do tej serii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, słuchajcie, Let's go, czy jestem pewien, że chcę rozpocząć nową grę? No tak, bo nie grałem. Po to tu jestem. Chyba, nie? Tak by wypadało zresztą. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka Królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów, wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos. No, i co myślicie? Wygląda naprawdę, naprawdę, naprawdę mocarnie. Jedynie co mnie denerwuje to beznadziejne skalowanie filmiku. Ale oglądajmy dalej. No, zapowiada się naprawdę solidnie. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz?
Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj z resztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Spoko, Jorn, nie ma problemu. O kurna, jak się sterowało w tej grze, ja już nie pamiętam. Cholipka. Ajajaj, jak to dobrze wygląda, jak to dobrze wygląda. Znaczy dobrze, no nie wygląda to dobrze, to jest jakieś... Kurna, w którym roku wyszedł Gothic 2? No stawiam, że z... No za 15 lat to tak co najmniej. Już nie pamiętam dokładnie, ale chociaż nie, czekajcie. Gothic 3 wyszedł w 2008 roku? Czyli to będzie gdzieś 2005, tak stawiam, czyli 19 lat? 18? Coś takiego? To jak na ten fakt, to i tak nie wygląda w sumie źle. Jedyne, co bym, słuchajcie, zmienił, bo to, co mnie denerwuje... Tylko gdzie tu jest sterowanie? To czułość myszy. Bo ta niestety... O tej gry jest lekko dramatyczna. O, już troszeczkę lepiej jest. A zapomniałem, że tu się obraca QE. O kurna. Jest mocno, jest mocno. Są też drzwi, idźmy. Idźmy, pozwiedzajmy. Jest kufer. Bardzo dobrze się zaczyna. Bardzo dobrze się, słuchajcie, zaczyna. Tylko by trzeba było te drzwi... O właśnie. Zamknąć. My sobie... Nie znam się na otwieraniu. Kurna. No nie, Marvin, co ty zrobiłeś? Jak to możesz się nie znać? Jest Flora i Timo, pogadajmy z nimi. Ej, ty. Cześć. Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, niezupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. No spoko, Timo, mordo, nie ma problemu. Słuchaj, jest jak jest, a ze szczurem mogę pogadać? Nie, jest jeszcze Flora, która się tu sapała. Ta kurna, powiem wam, że no, może by jej pomóc trochę, bo taki... Dobra, nieważne, pogadajmy z nią. Cześć, Flora, jak leci? Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Spokojnie, to nie jest Titanic. Spokojnie, damy radę. A tak swoją drogą, jak chcesz się wymiotować, to nie, może ten gorset troszeczkę sobie rozluźni, bo cię delikatnie spina. No, wszystko będzie dobrze. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończę w brzuchu morskiego potwora albo jeszcze gorszego paskudztwa. Wspaniale mnie pocieszyłeś, nie ma co. Tak, kaczka cię zje, no. Mój Boże, kogo my tu mamy? Rupert. Jest jeszcze Rupert z nami. On też skrzynie. O, za daleko. Kuchnia za daleko, a ta z tej skrzyni coś tego? Coś można wziąć? Coś tu jest? Gówno, nic nie ma. A my jakieś itemy przy sobie mamy. A nie, to w skrzyni były. Dobra, to bierzemy to ze skrzyni jednak. To my tu mamy. Złoto. Da się całe... O kurna. Da się jakoś całe przenieść, żebym ja tak nie klikał po trochę? Czekaj, QE na pewno się przesuwa w bok. No dobra, to poklikam. Laga, jakieś inne rzeczy. Biorę wszystko. No nigdy nie wiesz, co się przydarzy. Ani co będzie potrzebne. W beczkach też coś ciekawego jest, może? Kurna, do wszystkiego mogę zajrzeć? O, ej, podoba mi się to. Ja już nie pamiętam mechanik normalnie z Gothica. I to zdecydowanie nie pamiętam mechanik, słuchajcie. Nie pamiętam, czy takie rzeczy można było robić w Gothicu 2, czy nie. W sensie zaglądać do skrzynek. Znaczy, do beczek. Skrzynek na pewno, ale... Czy była mechanika otwierania beczki? Czy to w modzie było wprowadzone? Dajcie znać, bo jestem ciekaw. Moja pamięć nie jest zbyt dobra. Czyli jest dobra, ale krótka, więc... Po tylu latach, kiedy grałem w Gothica 2 ostatni raz, no to... No, no... Trochę minęło. Cześć, Kazem. Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsię, a zwrócę cały obiad. Kolejny. Nie jesteś stąd? No, dobra, nie będziemy z nim gadać, bez sensu.
Ten Rupert ciekawy. Siedzi jak zjeb. Zobaczymy, dokąd płynie. Cześć. Skąd płyniesz? Albo skąd w zasadzie? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w Królestwie, ale to długa historia. No brzmi, jakbyś miał przejebany. Przejebany czas. Albo przejebane tam. No? Przyznaj się, Rupert, przyznaj się! Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to po prostu uciekam przed służbą. No i wszystko jasne. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny, ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę! Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front? No raczej byś ze mną nie gadał, stary. Z tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Nie mam. Niestety nie. Gdybyś znalazł jakieś mięso, to przynieś je do mnie. No kurwa, sam se idź, ty. Co, jakiś posłaniec jestem? W kuchni pewnie nic nie mam, nie? Usmaż mięso. A, nie mam. Przygotuj posiłek. Preferencje gotowane. O! Ej, fajne to! Mega fajne to. Dobra, idźmy dalej. Kogo my tu mamy? Tu jakiś ziomek. Tu mamy warsztacik. Tu jest Aska z tym. A tu Urs jest. Siemano, Urs. Kim jesteś? Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. A to prawda akurat. To prawda. Ale myślałem, że jak stoisz z kartką tak, z jakimś listem czy z czymś, to jesteś kimś ważny, a się okazuje, że gówno, prawda. No trudno. Jeszcze tego bym zaczepił, bo on wygląda na poważnego człowieka. Ej, ty. Jestem Marvin. Jestem Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. O, właśnie. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Aha. Ty, ale to jak jesteś naszym strażnikiem, a nie chciałbyś mi tego łuku na przykład dać? Albo, nie wiem, jakiejś broni, albo coś, nie? To się pierdol. Siemano, Fabio. Nie wyglądasz na zmęczonego. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Co ty powiedziałeś do mnie, gnoju? Dobra. Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będzie taki herlak jak ty? Tak. Masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała. O ty kurwa gnoju. Ty, co z pałką? Wreszcie co? Dobra, masz pizdę za to. Uś. O kurwa, pobił mnie. Mogłem na przyszłość, to może wezmę sobie jakąś broń, co? Bo to lekki przypał dostać w ciury od takiego ziomka. Dobra, na przyszłość sobie przygotuję już. Mam rybę. W sumie nic poza tym. Troszeczkę HP mi brakuje przez to. Co tu się wydarzyło? Dobra, zjedzmy sobie te ryby, trudno. To rybka pieprzu. Tego raczej nie zjem. No trudno, koło my tu mamy Daryl i Maven. Czy ja chcę z wszystkimi gadać tak swoją drogą? Tak się zastanawiam. Trochę szkoda mi chyba czasu na gadanie z wszystkimi. Jest Jorn. A i nie mogę wyjść na górę, czyli z kimś będę musiał tutaj pogadać, tak czy siak. Po co płyniesz? Na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. O! Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. I jeszcze może frytki do tego, co? A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. No pewnie. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat.
Jak się trzymasz? No ależ oczywiście. No dobra, no to się trzymaj, stary. Trzymaj się, ramy to się nie zesramy. Jorn! Coś nowego? Coś nowego? Przez to szalejące morze nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Aha. Będzie afera. Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. No ma w łepetynie, bo nie na łepetynie. A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Niemożliwe! Myślałem, że popłyniemy na koniec świata jeszcze dalej? Myślałem, że popłyniemy na kraniec świata. I jeszcze dalej. Zanim dopłynęlibyśmy do krańca świata, pożarłyby nas potwory morskie albo jeszcze gorsze cholerstwa. Tylko co taki parszywy szczur lądowy jak ty miałby o tym wiedzieć? Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę. Oho, coś czuję, że to będzie afera jak nic, nie? Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu i w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Jakbym wiedział, nie? Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale... Jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. E? Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie pogębie. Ale wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? Co tu się kurwa dzieje? Hola, hola! To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my spokojnie, tu mamy? Spokojnie. Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Takie działania sprowadzą na ciebie śmierć szybciej niż myślisz, chłopcze. Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę, czy w tamtą, nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szui. Dokładnie. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zaburtę z nim. Niech zajmie się nim morze. Tak czułem. Ja... Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny. No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Co? Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to, a dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory. Miłej kąpieli, szczury lądowe. O, szlak. To co, Soluwa chyba, co?
A jednak bez solowy. Ja miałem pałki i miecze, może byśmy coś ugrali. No jo. Co ja wierzę? No to hop. Lusku nie boi na jakieś pukanie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Halo? O kurwa. Zwłoki. Zwłoki Ursa. Dobra, ale hajs przynajmniej mają. Trzeba pozbierać. Leczenie lekkich ran. Skórzany mieszek. O. No i dobra, no i pasuje. Co my tu jeszcze mamy? Jest tu jeszcze parę tych zwłoków. Może coś z tego będzie, co? Tu nic. Dobra, Ezekiel, przestań się mazać. Musimy się wziąć w garść. Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale ta, jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. No właśnie. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Rozdział pierwszy. Witamy na Archolos. Oj, tak, byczku, ale poczekaj na mnie, no jeszcze tu ze Ezekielem chciałem pogadać. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. A bo to jego córka była. Nie zadręczaj się. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Larant, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. No bywa. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. No zrobiło się dość poważnie, nazwałbym to tak. Dość poważnie, ale tutaj są jakieś itemsy jeszcze, więc pozbierajmy sobie je. Ręka szkieletu. Po co mi ręka szkieletu? Jakby huch? No ale dobra, itemsy są. No trochę żałuję tego, że się biłem z tym ziomkiem na tym statku, bo teraz zamiast full HP mam ćwierć HP. I troszeczkę to wyszło słabo. No ale nic, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i oczywiście, słuchajcie, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, to tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następnych, na razie, no i cześć!